TVP oko gości dzisiaj u pani burmistrz Solca Kujawskiego, pani Teresy Subryk. Będziemy rozmawiać o przeprawie promowej. Bardzo ważnej inwestycji dla Solca. Niestety uruchomienie tego promu jest, że tak powiem, nie tak za szybką inwestycją, bo od projektu, od planów minęło chyba 5 lat, kiedy zapadła taka decyzja, że trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie mieszkańcy Solca się przeprawią do Czarnowa, a stamtąd tylko skok do Fordonu i będzie znacznie skrócona ta droga. Najpierw trochę się przeciągnęły przetargi, potem się okazało, że trzeba czekać na pewne zezwolenia, bo wraz z przeprawą wiążą się drogi, no, całe mnóstwo spraw związanych z ziemią, z geodezją i różnymi uzgodnieniami. Na samym końcu się okazało, że również nie spełnia parametrów prom budowany w Malborku, bo prędkość była nie taka, nie można było uzyskać wszystkich zezwoleń. W końcu, kiedy ten prom przypłynął, a stało się to 15 lipca, jeżeli dobrze pamiętam, tego roku, to się okazało, że taka łacha wyrosła obok, że prawie niemożliwe jest uruchomienie przeprawy. Z tego co wiem, to zapadła decyzja, że inwestor zdecydował się ogłosić przetarg na przekopanie od przyczółku do przyczółku, żeby udrożnić tą drogę wodną. Ale malkontenci mówią, że być może ten piasek będzie się znowuż nasypywał, tak jest w przypadku wydobycia kruszywa przez firmę Solbet, gdzie co oni tam wydostaną, to momentalnie piasek napełnia tą dziurę. I pojawiają się kolejne historie, że nawet gdyby się przekopała i taka historia była i fale tworzone przez prom nie zdołają tej drogi jakoś udrożnić, to prom może sobie płynąć 100 metrów w tą stronę, 100 metrów w drugą stronę, ale z jednego brzegu na drugi dopłynie. A skrajni krytycy mówią, po co było wydawać 22 milionów, trzeba było poczekać, dołożyć i zbudować most za 300 milionów złotych. Pani zdanie, pani burmistrz, jest tutaj ważne, proszę powiedzieć troszeczkę o przeszłości i o tym, jak pani to widzi. Więc tak, decyzja czy pomysł, żeby uruchomić przeprawę promową, to powstało już chyba w 2011 albo w 2010 roku. I trzeba przyznać, że wtedy nie było takiej suszy. Proszę zauważyć, że Kujawy i w ogóle nasze tereny coraz bardziej stepowieją. Zmiana klimatu, coraz mniej wody w rzekach. Ale rozpoczęło się tę budowę. I wtedy, jeżeli mogę przerwać, były inne zagrożenia. Mianowicie zrobiono ekspertyzę hydrologiczną Czarnowa, gdzie są tereny zalewowe, prawda? I raczej była obawa powodzi, aniżeli suszy. Tak, tak, ale to też trzeba przyznać, że powódź nie trwa cały rok, czy nie trwa kilka miesięcy, tylko to kilka dni, powiedzmy, w ciągu roku. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj, pani redaktor wspomniała, że poszukiwane było miejsce. Nie, to jest jedyne miejsce, gdzie taka przeprawa promowa mogła powstać, a to z tego powodu, że tutaj były już przyczółki przygotowane. To są przyczółki wojskowe, które kiedyś służyły do wybudowania przeprawy pontonowej dla wojska. I teraz, jeżeli chodzi o całą procedurę, rzeczywiście to jest dosyć skomplikowana procedura. Trzeba było przede wszystkim uzyskać zgodę wojska, Ministerstwa Obrony Narodowej na wykorzystanie tych przyczółków do celu przeprawy promowej. Wiadomo, jak są żmudne, trudne, czasochłonne decyzje środowiskowe. Czyli właściwie na całym etapie realizacji tego co chwileczkę natrafiano na jakieś problemy. Oczywiście uważam, że taka przeprawa promowa jest ważna. Po pierwsze, że łączymy dwa brzegi Wisły. No można oczywiście powiedzieć, dlaczego nie most?
Tylko że budowa mostu to jest nieporównywalnie większy koszt, jeżeli będą pieniądze, to i tak taka przeprawa, przeprawa mostowa powinna powstać. Zresztą swego czasu mówiono, że jeżeli będzie kaskadyzacja Wisły, czyli kolejne zapory, stopnie wodne będą, to po prostu na stopniu wodnym będzie też przeprawa, że będzie można przejechać. Do czasu można wypróbować, spróbować, czy przekonać się, jakie jest obłożenie tego promu. Czyli jest to taki jakby środek, półśrodek, ale bardzo istotny. Mówimy o tym, że chcemy, żeby obszary po obu stronach Wisły rozwijały się, żeby była integracja regionu. Ten prom jest doskonałą taką okazją. Od nas mieszkańcy pracują w Fordonie i czy nawet w Toruniu, więc jeśli uda się przeprawić na drugą stronę i ten prom będzie regularnie, oczywiście jeżeli będą takie uwarunkowania, będzie kursował, to w znakomity sposób będzie skrócona droga dojazdu do pracy. A to się przełoży i odwrotnie, bo sporo osób pracuje na terenie parku przemysłowego, mówiąc w przenośni z drugiej strony Wisły. Ale proszę zauważyć, że to też jest ochrona środowiska. Skrócenie czasu podróży, ograniczenie emisji. Tak, i to wszystko. Do tego jeszcze walor turystyczny tego promu. Zabiera rowerzystów. Piękne tereny są po prawej stronie Wisły. Można przeprawić się i przejechać i pojechać rowerami do Ostromecka, czy też do innych ciekawych miejsc naszego regionu. I odwrotnie. Nawet spotykamy się i dyskutujemy, jak rozwinąć sieć rowerową, sieć tras rowerowych, żeby można było taką spójną całość, tak, żeby można było dojechać. Zresztą tutaj ścieżką rowerową można dotrzeć, no tutaj wzdłuż drogami do drogi krajowej numer 80, tak samo rowerami do drogi krajowej numer 10. Dyskutowaliśmy ostatnio też nad tym z przedstawicielami innych gmin, żeby wzdłuż 80 do Szczyżawy, tam już jest częściowo wybudowana trasa rowerowa, jeszcze dalej do Ostromecka, czyli bezpiecznie można udać się na przejażdżkę po naszym regionie, więc to jest kilka właściwie takich aspektów tej sprawy. A co do wody w Wiśle? Ja jeszcze tutaj przerwę, bo słyszałam też, że Wody Polskie nie wykluczają budowy tak zwanych ostróg, regulacji. A właśnie o tym chciałam teraz powiedzieć. Nie tak dawno odbyło się spotkanie w Solcu z udziałem przedstawicieli portu w Gdańsku, przedstawicieli Wód Polskich, no i jeszcze wiele i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Właśnie dyskutowaliśmy nad tym, co zrobić, żeby ta Wisła była, żeby jakby ukierunkować nurt tej Wisły. I właśnie tutaj powiedziano, że gdyby odbudować te ostrogi, one by nadały właściwy kierunek temu nurtowi, który teraz jest troszeczkę taki, nie jestem hydrologiem, ale niewłaściwie może on przebiega. I to by też udrożniło troszeczkę ten przebieg tego nurtu, czyli może i nawet te łachy by inaczej powstawały. Czy hydrolog się na ten temat też wypowiadał? No tak, oczywiście. Hydrolodzy tutaj. Jest to możliwe, tak? Tak. I jeszcze jest tutaj jakby jedna rzecz. Mając świadomość, że od czasu do czasu pojawiają, no teraz częściej, dlatego że ta susza taka niesamowita, ale projektując prom, już wzięto pod uwagę, że nie może to być prom przeciągany na linię, z uwagi właśnie na takie łachy. I taka też propozycja była, żeby w związku z tym wybudować taki prom z bocznymi kołami,
A to po to, że te łopatki, które tam się znajdują, żeby one też bagrowały częściowo. To, się mówi, że tak, być może to żeby pomoże. Bagrowały aha. też ten piasek. Aha. A druga rzecz, jeżeli będzie jakaś wysepka, to jeżeli to jest samojezdny, to on może ominąć tę przeszkodę. Więc myślę, że to właśnie jest bardzo ważne. A to, jak jest duże zainteresowanie, to bardzo dużo mieszkańców przyszło, jak przypłynął prom. To była taka ciekawostka. No tak, ale okazale. On tam stacjonuje, rozumiem? On stacjonuje. Odwiedzają, tak? Tak wygląda przeprawa, dojazd do przyczółków. Myślę, że. Ten obszar. Miejska i taka marina, zdaje się, to znaczy, to jest. Tak. Ja nawet tutaj mam, bo przygotowałam taką prezentację. Więc to jest ta nasza stanica. Ale ona już troszeczkę, trzeba przyznać, nie przystoi do obecnych czasów. I ponieważ już jest świetny dojazd, uporządkowana droga, parkingi, oświetlenie, monitoring. Więc w kolejnych latach w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych chcemy uporządkować teren nadwiślański, czyli promenady, miejsce wypoczynku, siatku, no, do różnych gier. I to jako projekt gminny, tak, ale jako, wzbogacone o fundusze oczywiście. Tak, jako projekt gminny, żeby ta przeprawa plus to, co się będzie tutaj działo, żeby stanowiło taką całość i żeby stamtąd można nawet spacerkiem przejść się do miasta, do samego centrum. Właśnie nad tym pracujemy. Także skutecz... A co pani odpowie hejterom, którzy mówią, oj, posadzić ty, co tak zaprojektowali? To znaczy, ja powiem tak, co jest najłatwiej? Krytykować. Co jest najtrudniej? Podejmować decyzje. Każda decyzja, którą się zawsze podejmuje, jest obarczona pewnym błędem. Nigdy nie jest to tak, że zawsze decyzję, którą się podejmuje, do końca ona będzie właściwa, ale zawsze staramy się wybierać mniejsze zło. Wiele razy już podejmowaliśmy takie decyzje, gdzie ludzie, a tu nam kaktus wyrośnie, na pewno tego nie będzie. No teraz z niektórymi nie powinnam się witać, bo kaktus wyrósł. Oczywiście po co, na co, ale jeśli już ta przeprawa ruszy, to sądzę, że te osoby w pierwszej kolejności, czego im życzę, przeprawią się na drugą stronę. A jaki termin pani mówisz przewiduje? Tak, to nie chciałabym, wchodzić w kompetencje Urzędu Marszałkowskiego. Z informacji tylko, które wiem, to wiem, że Państwowy Rejestr Statków, wszystkie te dokumenty, które są potrzebne, są już przygotowane. To już jest załatwione. Bo za te pierwsze przeprawy odpowiada firma, która zbudowała pisarza, przez prawda? 4 miesiące jest w umowie, że obsługiwać będzie i służyć przeprawą właśnie firma, która wybudowała ten prom. Ale nie od 15 lipca, kiedy przepłynął prom, tylko od momentu. Nie, od momentu, kiedy dostanie ostatni dokument, że może ruszyć z przeprawami. Z przeprawą. I wtedy od tego czasu liczą się te 4 miesiące, kiedy mogą sprawdzić, czy wszystko jest jak trzeba. Ja tu jeszcze muszę o jednej rzeczy powiedzieć, no bo ktoś mówi, no tak, no co oni zrobili? Proszę zobaczyć, czy w Polsce w stoczniach buduje się promy? A no właśnie. To była jedyna oferta, z tego co pamiętam. No właśnie, czyli jest to prototyp. Tak. I chyba można tu sobie odpowiedzieć na pytanie, skoro prototyp, to czasami może, które trzeba dopracować. Takim prototypem u nas jest, wymyśliliśmy sobie telebim na szklanej ścianie. Nie czarny ekran, tylko ściana. Zaryzykowaliśmy. Świetnie to wygląda. W dzień jest szklana ściana, w momencie emisji jest kolorowo.
Też trzeba było dopracować niektóre diody czy coś takiego. Tak samo jest z promem. Jest to prototyp. Nie było naście firm, które walczyły o przetargu, żeby zrealizować ten projekt. I w związku z tym ja się cieszę w ogóle, że został zbudowany. I nawet cokolwiek by nie było, nawet gdyby miał wzdłuż Wisły pływać i służyć jako atrakcja, to i tak warto. Nawet tak on swojego czasu chciał przejąć go jako stateczek pokazowy do momentu uruchomienia przeprawy, żeby... To tak do końca nie wiem, czy tak było, ale nawet gdyby, to przecież nawet już można by było i koncerty, wszystko. To nie są stracone pieniądze. Gmina zyskała już tutaj bardzo dużo, bo za te pieniądze unijne i Urzędu Marszałkowskiego i wszystkich tych, którzy partycypowali w kosztach, za grosze można powiedzieć, mamy wybudowany piękny dojazd nad Wisłę, chodnik, oświetlenie, drzewa posadzone, parkingi, no to już jest ten, piękne miejsce, ten zysk, gdzie można fajnie, spokojnie, bezpiecznie dojść nad Wisłę. I teraz będziemy dalej upiększać to miejsce, bo powiem szczerze, na razie mi się nie podoba to nasze. No nie wszystko da się od razu zrobić, ale to już jest taki impuls, że teraz już pora na resztę, żeby ucywilizować, żeby zrobić piękne miejsce do odpoczynku dla naszych mieszkańców. Czyli teraz rozstrzygnięcie przetargu, przekop i kolejna próba. No tutaj to już te szczegóły, to już na te szczegóły może odpowiedzieć. Tak, ja już nie będę w kompetencje. Ja trzymam za nich kciuki. A my trzymamy kciuki za panią burmistrz i za Solę. I myślę, że się powiedzie i wtedy wszyscy zapomną o tym, że były problemy, że było coś nie tak, bo to tak zwyczajowo bywa. Że wszyscy się koncentrują tu i teraz, a tak naprawdę ile problemów w międzyczasie jest dla wszystkich, no to tylko wiedzą ci, co są przy tej realizacji. Najprościej krytykować. Dzień przy ulicy Żeglarskiej w Solcu Kujawskim. Tutaj jeszcze w latach 60. można było przebrnąć Wisłę z Solca do Czarnowa łódką. Tak jak wspominają najstarsi mieszkańcy, pan Sobolski, przewoźnik, ich przewoził. Teraz miał tu ruszyć prom Flisak, który niestety od 15 lipca stoi unieruchomiony, bo wielkie łachy na Wiśle uniemożliwiają transport. Kiedy ruszy, nie wiadomo, pewno nie wcześniej niż w przyszłym roku.